Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars. Słuchajcie, ostatnio Ren porwał Rey. Ren porwał Rey. I my teraz musimy wrócić. Zamek naprawdę poważnie ucierpiał. To nie pierwsza stoczona tu bitwa, ani nie ostatnia. Z czasem się go odbuduje. W sensie... nie wysłowię się dzisiaj. Finem, Chewim i Hanem wracamy na Sokoła. Nas prowadzą krytuszki, ale tam się nie... Ale czy klienci okazali choć odrobinę wdzięczności? Nie, tylko wiesz co tam? Chcesz posłuchać pełnych emocji i brawury opowieści? Hmm? Nie, gdzie no? A, czuj, przecież może wysadzać. Ale ebło! Zgarniamy sobie klocuszki po drodze. Zaraz, niech rzucę na to okiem. Idź, honey, idź. Tak jak myślałem, drzewo. A ty masz miecz świetlny, pamiętasz? No, lata cały czas zimno wierzchło. To jest trochę weird. Nie wiem, jak tak można cały czas zadać z mieczem na wierzchu. To jest chyba niezdrowe. Czekaj, to w ogóle za to nie ani jednej rysy. O, ani jednej nowej rysy. Tak, kontynuujemy tryb fabularny. Rozdział 7! Ruch oporu. Po schwytaniu Rey najwyższy porządek czym prędzej wycofał się z Takodany, ratując swoje siły przed niespodziewanym atakiem ruchu oporu. Na pokładzie Starkillera Kylo Ren próbuje natomiast użyć swych mocy, aby wydobyć miejsce pobytu Luke'a Skywalkera z umysłu Rey. Ku jego zaskoczeniu udaje jej się jednak im oprzeć. W sensie jego mocą. Bo oprzeć się ją to raczej nie trudno. Ale wait. Byle złomiarka. Oparła się tobie? Moc jest w niej. No jest brzydki, to przed noc nie rozkłada. A droid? Ren uznał, że nie ma już dla nas żadnej wartości. I że dziewczyna nam wystarczy. Wobec tego droid najprawdopodobniej powrócił w ręce wroga. A więc musimy zgnieść ruchu do Skywalkera. Wiemy, gdzie są. Ich statek zwiadowczy doprowadził nas do Układu Ilenium. Dobrze. Wobec tego zmiażdżyli raz na zawsze. Przygotować broń. Najwyższy wróg wybrałeś tę mapę z dziewczyny. Jeśli się co do niej nie mylisz... Przyprowadź tak się kończy się z kablem, kurde. Do mnie. Tak, nie chcę, żeby ktoś inny miał ludzika. Penisowym statkiem. Po Dameron, a niech mnie, ty żyjesz. Finn! Dlaczego oni się nie spotkali przed chwilą? BB-8 mówi, że go ocaliłeś. Cokolwiek wiesz, może być bezcenne.
Możemy się z filmem pierdzeli. Nie wiem, dlaczego miałem wrażenie, że w grze już się spotkali. Kiedy porównamy dane nawigacyjne BB-8 z naszymi, dowiemy się, gdzie jest Luke. Główny komputer jest za tą pancerną grodzią. A, czekajcie. To się tak robi. Ha! Członkowie załogi zgłoszą się pod gruć. Wszyscy dostępni członkowie załogi pod gruć. Cześć, chłopaki, w górę ręce. Trzeba ściągnąć tę skrzynię. Czy pan generał będzie ciągnął z trzema chłopcami? Przykro mi, panie generał, ale gruć jest zamknięta z powodu... Dobrze. Musimy pociągnąć dwie klamry zwalniające, a potem zasilić obwody. I zrobić to jak najszybciej. O. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby ktoś nie zastawił klamr stertą sprzętu. Dziękuję. Możecie iść. Jak ja sobie pomyślę, co ona tam robiła w Jabbie? W tych seksy ciuszkach. Ale to oczywiście było lata świetlne temu. A jak już rozłączyć nie mogę? Tutaj Finn. O, to jest na mnie świetlne. A, mamy Fina. I mamy zestawik. Nice. Gdzie jest druga klamra zwalniająca? A kawałki? Nie każ mi mówić, gdzie jest, bo jesteś księżniczką, nie wpada poruszać tego przy tobie. Musielibyśmy rozebrać część toru, żeby naprawić statek, ale chyba da się uzupełnić braki. Skoro znowu odpalacie X-Winga, mógłbym upiec jeszcze... Nie. Dobrze, jasne, całkowicie rozumiem. To mi pewnie będzie potrzebne, ale jeszcze nie teraz. Wyciek chłodziwa uruchomił zabezpieczenia. Drzwi otwierają się tylko od środka, z czym nie byłoby problemu, ale... ...który zna wyłącznie Bocze. Czy mogę pomóc? Bocze jest dla mnie jak drugi język. Proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Troy, ta... Nie, da. No wiem, tylko mi się przeklikało. Ta puma... Troy, ta... Dziękuję. Może... Kinseks. Okej, to się otwiera. W tej bryle lodu tkwią chyba części drugiej klamry zwalniającej. Dobra, księżniczka, zaraz się to... Opierdoli i będzie.
Staram się, czy tam film nie wejdzie, bo mam w sumie maskę na to oddychanie w tych dziwnych... A, ty masz tutaj do rozcięcia w ogóle ten... No, Finek. No. Księżniczka tam ostro pcha. Ile to się będzie topić? Za długo. Hej, mam pomysł. Podpowiedź. Tak samo upiekłem kiełbaskę. Tak, to nie najgorszy pomysł. Dziękuję. Nie, bo najgorszym było przyjęcie cię do ruchu oporu. Dobrze, z pomocą tego dźwigu możemy przenieść bryłę w pobliże X-Winga. Nie, chodź tutaj. Ja to mogę opuścić. BB-8, możesz uruchomić silniki X-Winga? Co, że tak, on może wszystko. Chyba, że ja coś przylamię. Mamy drugą. Tutaj powinien złożyć BB-8. W porządku. Sterownia jest już obok. A ty? Nie używaj więcej X-Wingów w celach kulinarnych. O. Naprawdę muszę zadbać o przemalowanie tej ręki. Nikt mnie nie rozpoznaje. Nie wspominając już o tym, jaki to był ochrapny widok. Oby moja stopa nigdy więcej nie powstała na planecie, z której mam tę przeklętą rzecz. Bagna to jedno, ale kwaśny deszcz to zupełnie co innego. Pio, wkurzający nawet w grze. Napewam, że w ogóle uwielbiam, bo nie ukrywam, że znam taki typ ludzi, jak teraz CPO w ogóle. No, wszystko jest jak spłatka, ale to, że mnie ta noga boli, bo wczoraj coś tam. I ogólnie takie tematy z dupy są. Ajajajaj. Pyk. Chcę przycisk ogarnąć, który jest, który na tym padzie. Drzwi sterowni też są zamknięte? To już nie moja wina. Panie prezesie, nowe środki bezpieczeństwa?
właśnie widzę. Podejrzewamy, że obwód jest przerwany. Dwa na trzy. Już widzę, że tych panów panowie potrzebujemy. Panowie generałowie zechcą stanąć na skanerze identyfikacyjnym. O. Na razie powinno się trzymać. Piekło. Czego ty tu jeszcze? Fuck. Chciałem się właśnie przełożyć. O nie, zniknęły mi tu klocki. BB-8, możesz przesłać swoje dane do droida astromechanicznego? Jej! 3 na 3 mamy kolejną część. Na 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 na. A ten znowu ten miecz wyciągnął. Chyba mam nadzieję, że nie robisz tu nic ważnego, bo... Właśnie tu wszystko rozwalam. Też tutaj porozwalamy rzeczy. Może nam się uda wbić. 100% zbieranych klucuszków. Byłoby miło, zwłaszcza, że ostatnio nam z tym idzie. Nawet mimo tego, że zazwyczaj. W sensie, że idzie jak krew w nosa. Pyk. I teraz tak. Cyk. I cyk. Pani generał, muszę z przykrością donieść, że pobrana z BB-8 mapa jest niekompletna. A co gorsza, przedstawia niezarejestrowany układ planetarny. Brakuje nam zwyczajnie danych, aby odnaleźć pana Luka. Jak mogłam być tak naiwna, żeby wierzyć, że sprowadzę Luka do domu? Najwyższy porządek znów ładuje swoją broń. A teraz celem jest nasz układ. BB-8, szkoda twojego czasu. Obawiam się, że nie. Artu pozostaje w stanie hibernacji, odkąd odszedł pan Luke. Skany wykonane przez Snapa potwierdzają raport, który złożył Finn. To właśnie jest baza... Ale Snapchata czy InstaSnapa? Jak oni zasilają takich rozmiarów broń? Wykorzystują energię słońca. Nie mają ładowania broni. Słońce jest wysysane aż do zniknięcia. Dobrze, to jak ją wysadzić? Zawsze jest jakiś sposób. Aby okiełznać taką moc, baza musi wykorzystywać jakiś oscylator termiczny. Tak właśnie jest. Jeśli zniszczymy ten oscylator, możemy zdestabilizować rdzeń i unieszkodliwić broń. Czyli wlatujemy tam i walimy w niego z czego się... Nasze statki nie przebiją się przez ich osłony. Mogę wyłączyć osłony, ale muszę tam być. Na planecie. Odrzucimy cię. Statek naprawiony, sir. Potrzeba tylko paliwa i amunicji. Paliwa, amunicji, no i oczywiście ciastek dla człowieka. Zrobię jeszcze przegląd przed odlotem. Ty skup się na zaopatrzeniu. Nie zapominaj, kto tu jest generałem. Może ja usadź go.
Niech se kurwa nie pozwala. Dziad jeden. Han Solo. Mam że tknieć księżniczką wszystko demonu. Sorry, C-3PO! Nie czekała na to te wszystkie lata, ne? Mieczu świetnym, kurwa. Frytki? W sumie dawno nie było frytek. Prawdziwy Jedi! Ktoś się zastanawia, czemu Jedi trzeba było być na kartach przeciwko ludzkości Teo. Chcesz zatankować? To masz pecha! Chyba że znasz język, na który jak... Niestety, sam nie najlepiej radzę sobie z drabinami. To znaczy z wchodzeniem na nie. Bo ich język znam perfekcyjnie. Nie! Wy to widzieliście, że oni sobie po prostu zeszli? Nie! Nie! No seriously! Droid protokolarny, wreszcie! Jamia? Ta kuma droida. To jest fajnie zrobione. W sensie zawsze coś ciekawego. Jeśli będziesz miał później chwilę, mój opiekacz przestawił się na jawaski, więc przydałaby się jeszcze pomoc. No to ja bym uważał, zanim się za coś weźmiesz z tego, ale... Idę się trąbić. Inżynierem amatorem. Powiedz, czy załatałeś ten generator? Wydaje się, że taką pejącą. To bezpieczne? No przecież nie wybuchł. To prawda, jeszcze w ogóle go nie włączaliśmy. A jak? Naprawiłeś przetwornik mocy? Tak. Ja mam wiele stóp. A pęknięcie w pomocniczym układzie chłodzenia? O! To było... Co to było? Tak, to też była taka. Dobra. Nie jest w ogóle coś, na co nie nalepiłeś choć... Dobra. Już tylko rakiety wstrząsowe i... ciastka dla Chewiego. To jest takie rozgorzne. Pojedzowane poplanie w obcym języku, dobre. Proszę wybaczyć. Czy mógłby pan nam umożliwić dostęp do składu zaopatrzenia? A, szadi, łyka, no, no, kozio, mono, haha. Nerej, ruo, bipol, peri, heu, nadina, heo. Szczało mu w ucho i pozamiatana. Obawiam się, że pan nam nie jest w nastroju do współpracy. Ze względu na panujący upał, obiecano mu lody biblo-jagodowe.
dlatego odmawia współpracy, dopóki obietnica nie zostanie spełniona. Ja bym kurwa zaraz lodą opierd... Szybciej to poszło. Czyli tutaj nie ma nic? O, uwolniam sobie kolesi. Never mind. To jest potrzebne. Mamy. Sorka. Tam tu nie mamy, mamy BB-8. BB-8, no seriously! Windę proszę. No halo! Wszystkie składniki potrzebne do uszczęśliwienia pana Nanba powinny być w tym złotym pojemniku. BB-8, możesz go przesunąć do otworu zrzutowego? A że to spitoliliśmy na dół. A to skomplikowane, będzie jeszcze jechać pół roku. Dobra. Dobra robota, BBA. Wątpię, czy nawet Artur lepiej by sobie poradził. Te skrzynie są dobrze zabezpieczone. Do ich otwarcia będzie potrzebna spora siła ognia. Ćwiczenia strzeleckie! Dalej! Tak jest! Fajnie było trochę postrzelać! Dziękuję, Imri. Dostarczmy panu Nanbowi te lody. Biblo jagodowy, proszę pamiętać. Był bardzo stanowczy w tej kwestii. Halo? Nie dziega, ha, ha, ha. O, ja kiedy okładał i kobej, nie? No to otwieraj. I się też dostałeś do ciebie od samej lej.
tam ci urwie łapę. Dobrze, jeszcze tylko rakiety wstrząsowe. To teraz skąd wyczasować rakiety? Mogę już ten... Się można to przygarnąć? Czy te rakiety są w innym miejscu? Chodź. Zobacz, czy oni tam za mną tu biegną w ogóle. Biegną. Szybko, pomóżcie pani generał. Brawo. Dziękuję. Ty babce, ale ja pcha takie rzeczy. No dobra. Nienawidzę tego, jak mi postać gdzieś zostaje z drugiej części mapy, nie? Dobra, ja nie będę ciągnął sama. Finn, możesz mi pomóc? Tak, jebnijcie rakietą. Dalej, zabierzmy to na pokład. Sorry, C-3PO. Nie jest mi przykro. Dobra. Wszyscy na pokład, natychmiast! Andrzej! Kurwa, Andrzej! Prawda, doprowadzisz mnie do szkoły. Jeśli spotkasz naszego syna, sprowadź go do domu. Tak jest taki piękny, ile mógł tak wyjść, taki... Ewidentnie ma geny Hana. Podobałoby ci się. Ale dobra. Mamy złoty kotuszek za to. Wiecie, za punkty, bez tych prawdziwych jedi. Mamy drugi. Gdzie tam był czerwony, to ja nie wiem. A mam cztery części, więc spoko. Jesteśmy z powrotem na Sokole. W czasie tego lotu hipernapęd będzie potrzebował całej dostępnej mocy, młody. Załatwicie to z czujim, prawda? Nie ma sprawy.
No, ale to oczywiście załatwimy w kolejnym odcinku. Za ten wam dziękuję, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane. Pozdrawiam was, kino, trzymajcie się i cześć!